Czy w filmie Welcome to the Punch mamy dobrych aktorów i wartą akcję? Tak, mamy. A czy film jest interesujący? O tym dzisiaj porozmawiamy. Cześć, nazywam się Marcin Skruch i witam w moich recenzjach. W filmie Welcome to the Punch dwóch głównych bohaterów to dwóch dobrych aktorów. James McAvoy, znany chociażby z X-Mena pierwszej klasy, oraz Mark Strong, którego kojarzycie na pewno z jednego z filmów o Sherlocku Holmesie. Fabuła jest fajna, jest dosyć zawiła, ale po kolei. Bohater grany przez Jamesa McAvoya jest policjantem i ściga złodzieja, którego właśnie gra Mark Strong. Podczas jednego z napadów oczywiście McAvoy przeciwstawia się wydanemu rozkazowi przez oczywiście swojego szefa i postanawia gonić Stronga. Niestety dogania go, ale nie udaje mu się go powstrzymać. Zostaje kontuzjowany. Strong strzela mu w kolano. Dziękuję bardzo, koniec pościgu. Mija jakiś czas, mija kilka lat. Nasz główny bohater siedzi za biurkiem. Inaczej oczywiście nie może być, skoro przy każdym niemalże zejściu ze schodów boli go noga itd., itd. Ale o co chodzi? W samolocie facet nagle postanawia, że chce wyjść. Wychodzi z samolotu, ucieka, dzwoni do człowieka, okazuje się, że jest to syn Marka Stronga. Musi mu wyjawić, że jest postrzelony w brzuch, była jakaś akcja i zostaje aresztowany, wzięty do szpitala. No i jak teraz łatwo się domyśleć, nasz główny zły bohater zrobi wszystko, żeby swojego syna odzyskać, wyciągnąć go z tarapatów itd., itd. Oczywiście James McAvoy ma za zadanie złapać przestępcę. Domyśla się, że będzie w szpitalu, wie, że tam będzie, więc wraz ze swoją partnerką postanawiają tam się przyjechać, ale w międzyczasie też prowadzą swoje śledztwo w całkiem innej sprawie, teoretycznie niezwiązanej ze sprawą Stronga, postrzelenia jego syna i wszelkimi perturbacjami z tym związanymi. Jak łatwo się domyśleć, obydwie sprawy w pewnym momencie się zazębią. Intryga jest dosyć fajna, dosyć skomplikowana, ale nie będę wam nic mówił. Idźcie zobaczyć film, na pewno wam się spodoba. W końcu, na szczęście, mamy nie bardzo dobry, ale dobry film akcji. Fabuła jest inteligentna, jest... Intryga jest fajna, trochę zagmatwana, ale z tego tak naprawdę słynie kino brytyjskie, że jak już robią, to już muszą pomieszać całkowicie. Ale jest fajny. Film jest fajny. Nie jest wiadomo od początku do końca, co się wydarzy. Co prawda zakończenie jest trochę standardowe, sztampowe. Można było się postarać lepiej, ale film jest fajny. Bardzo ciekawie się go ogląda i no nie ma dużych tak naprawdę. Dlatego w mojej skali 1.6 film dostaje solidne 4.5. Nie tak dawno recenzując m.in. Szklaną Pułapkę 5 i G.I. Joe Odwet, zastanawiałem się, gdzie się podziały te fajne filmy akcji, które kiedyś nas bawiły. No na szczęście jest przedsmak tego. Jest przedsmak tego właśnie w m.in. filmie Welcome to the Punch. Jest to jeden z niewielu fajnych filmów i cieszy mnie to. Cieszy mnie to. Może tak się stało, ponieważ mamy fajnych aktorów. Mówiłem, James McAvoy, nagroda BAFTA za jego występ w filmie Ostatni Król Szkocji. Zresztą Forest Whitaker za ten film dostał Oscara. Mark Strong, on mi bardzo przypomina z wyglądu młodego Andy'ego Garcia. Nie wiedzieć czemu, ale fajnie też gra. W Sherlocku Holmes się zagrał rewelacyjnie czarny charakter, zresztą chyba do tego najczęściej jest przymierzany. Kiedyś to, kilka lat temu to był Dennis Hopper, potem był Gary Oldman, teraz mamy Marka Stronga. Fajnie, że taki film powstał, ale wydaje mi się dlatego tak się stało, że został nakręcony poza Hollywood. Mamy dobrych aktorów, wiadomo, że są z Hollywood, mają tam jakieś swoje koneksje, ale film został nakręcony w Wielkiej Brytanii. I może właśnie to uświadomiło mnie i przekonało, że jeszcze nie wszystko stracone. Hollywood nie robi dobrych filmów ostatnio, ale może popatrzy za ocean na kino brytyjskie, francuskie, hiszpańskie. Może zobaczą, że rzeczywiście coś się da zrobić i może ruszą makówkami. Bo no naprawdę, co mnie denerwuje w filmach, że Hollywood stoi facet, ma go sprzątnąć, będzie przez 20 minut mówił, te wiesz, muszę cię sprzątnąć, bo tamto. Nie. W filmie Welcome to the Punch jest niemalże podobnie jak w pierwszej części Uprowadzonej z Liam Neesonem. Bang! Mam cię sprzątnąć od razu, nie ma żadnego gadania, bo tamto. A co się dzieje, nie ma żadnych dużych, nie ma żadnego pieprzenia głupot. I to jest właśnie w tym wszystkim najfajniejsze. Prosto, do celu, dokładnie. A wam, które filmy ostatnimi czasy, oczywiście filmy akcji podobają się najbardziej, bo tak naprawdę niewiele ich jest.
ciekawych. Ale może coś wam się spodobało, może jest jakiś film, który jest warty polecenia. Dajcie znać, może coś też przegapiłem i chciałbym zobaczyć. Oczywiście zostawcie komentarz pod recenzją. Dziękuję bardzo za oglądanie. Oczywiście moje recenzje, jak zawsze zapraszam do komentowania, polubienia strony i subskrybowania. I jak zawsze widzimy się następnym razem. Cześć! I don't know.